Głos ma pan poseł Marek Poznański, Ruch Palikota. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj z trybuny sejmowej Polskiego Sejmu chciałbym poruszyć dwie kwestie. Kwestie dwóch patologii, jakie moim zdaniem zżerają tą Izbę, a mianowicie kwestie wystąpień na sali plenarnej, patologii związanej z podbijaniem sobie statystyk, którymi później w regionie brylują posłanki i posłowie, i kwestię interpelacji i zapytań składanych przez posłów w naszym Sejmie. Chciałbym zacząć od wystąpień. Nie chciałbym tutaj oceniać kwestii merytorycznych, zasadności wykorzystywania takich czy innych treści w tych wystąpieniach. Natomiast patrząc na statystyki na stronie Sejmu Rzeczpospolitej, nie chciałem się w tej kwestii przygotowywać. Bierzemy osobę, która, pierwszego posła, którego ma 339 wypowiedzi. I o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Większość obywateli naszego kraju nie wie, iż każde wystąpienie na trybunie sejmowej, w momencie, kiedy pani marszałek lub pan marszałek mi przerwie, dajmy na to teraz, coś by pan marszałek powiedział, to w statystykach mam automatycznie nie jedno wystąpienie, tylko mam dwa wystąpienia. Są rekordziści w naszym parlamencie, którzy opanowali tą sztukę już perfekcyjnie, już pomijając oświadczenia, gdzie, nie ukrywam, też mi się zdarzyło wejść w polemikę z marszałkiem Kuchcińskim i automatycznie miałem kilka wypowiedzi. Nawet jedna wypowiedź moja z posiedzenia 28 w dniu 6 grudnia 2012 roku. Treść mojej wypowiedzi, którą można znaleźć na stronie sejmowej, to, uwaga, cytuję, dziękuję. Gdzie jest sens, gdzie logika? I są posłowie, nieraz słyszałem na sali plenarnej właśnie tą patologię, która tu funkcjonuje, gdzie dumny poseł niczym paw idzie i mówi: a, podbiłem sobie statystyki. Wychodzi poseł, mówi. Może pierwsza część jest merytoryczna, nagle po chwili czas mija, trybuna się telepie, widzimy czerwone cyfry i odważny poseł dalej tarabani z trybuny. Jedna uwaga marszałka, druga uwaga marszałka, trzecia i nagle schodzi dumny, niczym paf, mając 5 wystąpień i się cieszy, że podbił sobie statystyki. Co następnie? I tutaj w stronę dziennikarzy, wina dziennikarzy, że w regionie nikt tego nie sprawdza, co jeden poseł, co jedna posłanka mówi, czy z ładem, czy bez ładu. Ma 100 wystąpień, drugi ma 5 wystąpień, czyli ten, jest, co ma 100 wystąpień, jest aktywniejszy. A to, że wystąpienia są na zasadzie dziękuję, ale panie marszałku, ale jeszcze chcę powiedzieć, to już w to nikt się nie zagłębia. Mam nadzieję, że ktoś to będzie się zagłębiać. I jeśli popatrzymy na rekordzistę, ja tutaj nie chcę nazwiskami operować, ale dajmy na to jedno z wystąpień, żebym nie był gołosłowny, wchodzimy i mamy, cytuję danego posła: dlatego proszę o poparcie tej poprawki, dziękuję. No to jest wystąpienie, a takich wystąpień i takich czy rodzynków jest bardzo, bardzo wiele. Także to, ile dany poseł mówi z tej trybuny, to nie jest jakby odzwierciedleniem tego, ile ma wystąpień. I kolejna patologia. Myślę, że na równie ciekawa jak podbijanie sobie statystyk sejmowych, to są interpelacje i zapytania. Geniuszy w tej materii, pomijając partie, czy to od lewicy do prawicy, czy od prawicy do lewicy, no jest wielu. Bierzmy pierwszego, to nawet nie geniusz, a geniuszka. Ponad 650 interpelacji, gdzie w większości interpelacje do ministrów zaczynają się od słów jak prasa donosi. I o co w tym chodzi? Obywatele nie wiedzą, że posłowie w ten sposób podbijają sobie też statystyki. Później się okazuje, przed wyborami chwalą się, że dany poseł czy posłanka
złożyła setki interpelacji, interweniowała w sprawach obywateli. I dajmy dla przykładu, no już mi czas mija i teraz jak pan marszałek coś powie, to będę miał kolejne wystąpienie w swoich statystykach. I dajmy na to dla przykładu, przepraszam, jeszcze tylko skończę ten wątek, żeby obywatele i posłowie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Czy posłowie wiedzą, o co chodzi? W sprawie niezrealizowanego rozporządzenia do ustawy prawo lotnicze artykuł taki i taki. I takich artykułów mamy tutaj kilkanaście. Na każdy z artykułów minister musi odpowiedzieć i statystyki rosną. Podobnie jest z zapytaniami. Wchodzimy, możemy sprawdzić, każdy z obywateli może sprawdzić i mamy na przykład X interpelacji w sprawie na przykład zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gminy. Łaziska Górne i tych gmin jest tyle, ile w danym okręgu. Ale ja to, panie pośle, nie wiem, czy pan zrozumiał. Ja tłumaczyłem, że zaznaczyłem na początku, że to zrobię i będę miał w statystykach. Jeszcze pan marszałek mnie przerwał. Tak, ale pokazuję tą patologię, którą też pan poseł uprawia. No, czy pan, jeśli mówimy o ilości interpelacji, no to nie wiem, czy każdy może sprawdzić. Czy, dobrze. Skończę i już nie będę tego tematu. Jak widać, temat jest bardzo, bardzo drażliwy. Nie ważna jest ilość, a ważna jest jakość, panie pośle Andzel. I będę chciał złożyć w najbliższym czasie dwie uchwały, a myślę, że na tych dwóch uchwałach się nie skończy odnośnie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej. Pierwszą uchwałę, która, co ciekawe, regulamin Sejmu nic nie mówi na temat wystąpień sejmowych, natomiast o oświadczeniach co nieco jest i będę chciał zmienić kwestię właśnie przy oświadczeniach, gdzie bez względu na ilość przerywania przez marszałka Sejmu będzie to zaliczone w statystykach jako jedno wystąpienie i oczywiście złożę taką uchwałę w przypadku wystąpień zwykłych. I kolejna kwestia, kwestia, którą będę chciał poruszyć uchwałą, którą złożę do pani marszałek, to ograniczenie możliwości składania interpelacji i zapytań w ilości 100 sztuk, 100 interpelacji, 100 zapytań w ciągu jednego roku. Patrząc na statystyki, jakie są na stronie sejmowej, tylko kilkudziesięciu, około 40 posłów przekroczyło tą liczbę w ciągu półtora roku tej kadencji 100 interpelacji. I tutaj tylko dam przykład aparatów fotograficznych, jak mieliśmy analogowe. Tak, mieliśmy 24 klatki albo 36 klatek, to nad każdą klatką się zastanawialiśmy. A teraz mamy cyfrówki i cykamy tych zdjęć, ile popadnie. Dziękuję. Myślę, że jak... Do pańskiego klubu dziękuję, też. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Mam nadzieję, że uda się nam tą patologię w naszym Sejmie wytępić. Dziękuję.